Buch der Richter, Kapitel 6. Przeczytamy z Księgi Sędziów ze 6 rozdziału. Księga Sędziów, 6 rozdział. Lesen Richter 6, Vers 1 bis Vers 24. Od 1 do 24 wiersza. Księga Sędziów, 6 rozdział, od 1 do 24 wiersza. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w ręce Midjańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midjańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midjańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midjańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midjańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w ręce Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu: jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł: pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego: weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: ach, panie, Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz.
I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerejskiej. I w pieśniach, jak też i w modlitwach o tym wspominaliśmy, czego dokonał dla nas Pan Jezus. I śpiewaliśmy również o tym, jak również też i o to się modliliśmy, że my chcielibyśmy Jemu dać też i odpowiedź. In dem Lied, was wir jetzt gerade gesungen haben, da haben wir davon gesungen, dass es manchmal Schwierigkeiten gibt. A w pieśni, którą przed chwilą żeśmy śpiewali, stwierdziliśmy, że czasami w tym są właśnie trudności. Da möchten wir, dass in unserem Leben gesehen wird und es klappt irgendwie nicht. Bo chcemy rzeczywiście, żeby on w naszym życiu był w jakiś sposób widoczny i jakoś się nie udaje. Es gibt Schwierigkeiten und wir werden mutlos. Albo pojawiają się trudności i my się zniechęcamy. Wir haben auch in dem Lied gesungen, dass uns zur Seite stehen möchte, wenn uns einen Auftrag gibt. Ale też w tej pieśni żeśmy śpiewali, że on będzie stał przy naszym boku, jeżeli daje nam jakieś zlecenie. Bei Gideon in diesem Abschnitt können wir sehen, was wir, wie wir sein müssen, damit Gott uns gebrauchen kann. W przypadku właśnie tego opisanego w tym urywku Gedeona możemy rozpoznać, jakimi my musimy być, abyśmy mogli być przez Boga używani. Die Zeiten, in denen Gideon gelebt hat, die waren wahrscheinlich nicht viel anders als heute. Bo czasy, w których żył Gedeon, prawdopodobnie nie były wiele różniące się od czasów dzisiejszych. Der Feind war da und das Volk Israel wurde bedrückt. Nieprzyjaciel był w tym kraju obecny i lud izraelski był uciskany. Und auch heute ist der Feind tätig und bedrückt uns mal mehr, mal weniger. I dzisiaj nieprzyjaciel jest czynny i mniej lub bardziej odczuwamy, jak też i on nas uciska. Das Volk Israel hatte getan, was böse war in den Augen Gottes. Bo lud izraelski czynił to, co złe było w oczach Bożych. Sie waren noch nicht lange aus Ägypten herausgekommen und hatten ihn in der Wüste erfahren. A przecież oni dopiero co niedawno wyszli z Egiptu i doświadczali, jak dobrym jest Pan przez całą podróż na pustyni. Dann sind sie in das Land gekommen und dann haben sie sich's gut gehen lassen. I weszli do tego obiecanego kraju, a Pan sprawił, aby im się dobrze powodziło. Das Land war ja nicht leer, wo sie hingekommen sind. A ten kraj, do którego weszli, nie był to kraj pusty. Da lebten Menschen und die hatten ihre Götzen. Tam żyli ludzie i wszystkie te narody miały swoje własne bóstwa, bożki. Und dann sehen wir an vielen Stellen, dass Israel von ihnen gelernt hat und diese Götzen angenommen hat. I na wielu miejscach czytamy o tym, że Izrael uczył się od tych narodów i również przyjmował jako swoje własne ich bożki. Wir sind ja auch in der Welt umgeben von Götzen und von Menschen, die Gott nicht kennen und kennen wollen. My też jesteśmy w świecie i otoczeni jesteśmy właśnie swego rodzaju bożkami, ale również też i ludźmi, którzy Boga nie znają, a nawet nie chcą znać. Und manchmal stehen wir in Gefahr, Dinge von ihnen anzunehmen oder merken in unserem Leben, dass wir das schon getan haben. I czasami jesteśmy właśnie w takim niebezpieczeństwie, żeby przyjmować rzeczy od nich, albo czasami nawet i stwierdzamy, że takie rzeczy zadomowiły się w naszym życiu. Gott sieht das und Gott lässt sein Volk hier zu dieser Zeit nicht laufen. Bóg oczywiście to widział i on nie pozwolił, aby w takim stanie jego naród dalej żył. Der redet zu ihnen und schickt die Feinde, die sie bedrängen sollen, damit sie wieder zurückfinden zu Gott. Bóg przemawiał do nich przez to, że posyłał do ich kraju nieprzyjaciół, którzy ich uciskali. Und das Buch der Richter ist ein einziges Auf und Ab des Volkes Israel dort im Land Israel. I cała ta księga sędziów pełna jest właśnie takich wzlotów i upadku ludu izraelskiego, który w tym obiecanym kraju raz był na wyżynach duchowych, a drugi raz w dolinach i był uciskany. Man hat den Eindruck, dass es immer weiter bergab mit ihnen geht. Ale czytając tą księgę odnosi się wrażenie, że im dalej, to tym bardziej i tym częściej oni właśnie odchylali się od Boga.
In Vers 2 lesen wir, dass sie sich die Klüfte zurichteten, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfestungen. W drugim wierszu czytaliśmy o tym, że oni poczynili sobie jako kryjówki przed tymi narodami takie lochy w górach i jaskinie i takie miejsca warowne. Das waren keine schönen Wohnungen. A z całą pewnością nie były to piękne mieszkania. Aber sie konnten nicht anders. Ale oni nie byli w stanie inaczej sobie poradzić. Der Feind war so stark, dass sie in die Berge gedrängt wurden. Bo ich nieprzyjaciele byli tak mocni, że ich po prostu wypchnęli z dolin na góry. Das war nicht das, was Gott ihnen verheißen hatte. A przecież to nie były miejsca, które Bóg im przyrzekł. Aber weil sie ungehorsam waren, hatte Gott es zugelassen. Ale ponieważ oni byli nieposłuszni, to Bóg dopuścił do takiego stanu. Und dann heißt es in Vers 3, es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian und Amalek hinauf. A w trzecim wierszu czytaliśmy o tym, że gdy lud izraelski zasiał, to nadciągali Midjańczycy i Amalekici i ludy ze wschodu i napadali go i wszystko zjadali. Israel säte und dann kam der Feind schon. Izrael siał, a za chwilę już przychodził nieprzyjaciel. Der Feind war gefährlich und der Feind war listig. Nieprzyjaciel był niebezpieczny, ale również też i postępował sprytnie, chytrze. Der war in der anderen Zeit nicht da. Der war in der anderen Zeit nicht da, wo das Getreide wuchs, oder? Ten nieprzyjaciel nie przebywał tam cały czas, tylko w tych określonych czasach ich napadał. Aber dann, wenn es gefährlich war für Israel, dann war er da. Wtedy, gdy było właśnie to rzeczą niebezpieczną dla Izraela, to wtedy się pojawiali. Den Feind, mit dem wir es heute zu tun haben, der handelt nicht anders. A nieprzyjaciel, z którym dzisiaj mamy do czynienia, nie postępuje inaczej jak właśnie tamci nieprzyjaciele. Der weiß, wo deine schwache Seite ist und wo meine schwache Seite ist. On doskonale wie, w czym jest twoja słabość i moja słabość w naszym życiu. Und der weiß, wo er uns treffen kann, damit wir geistlich verarmen. I on wie, czym może nas trafić, abyśmy w duchowym zakresie stali się biednymi. Vielleicht haben wir das schon erlebt. Du setzt dich hin und willst das Wort Gottes lesen? Może żeśmy też i tego doświadczyli, że pragniemy czytać Słowo Boże, zasiadamy, aby je wziąć do ręki. Und dann schellt dein Telefon oder das Handy. Akurat wtedy musi zadzwonić telefon albo komórka. Und dann kommst du wieder nicht dazu und irgendwann lässt du es ganz sein. I w tym momencie nie możesz rozpocząć czytania, a za chwilę znowu inna rzecz. I jakże często się zdarza, że w ogóle w danym dniu nie zasiadamy do Słowa Bożego. Damals wie heute setzt der Feind genau die Nadelstiche dahin, wo wir zu treffen sind. Tak jak i wtedy, tak i dzisiaj nieprzyjaciel właśnie uderza w takie czułe miejsca, aby osiągnąć swój cel. Man könnte vielleicht sagen, das betrifft ja nur mich, das ist ja für die anderen uninteressant. Może ty powiesz, że to mnie nie dotyczy, że to też może jest rzeczą dla mnie nieinteresującą. Aber das hat auch eine Auswirkung auf Gott und auf den Gottesdienst. Ale to z całą pewnością działanie szatana ma oddziaływanie na służbę, jaką wykonujemy dla Boga. Am Ende von Vers 4 heißt es, dass sie weder Kleinvieh noch Rind übrig ließen. A pod koniec czwartego wiersza czytamy, że gdy ich napadali, to nie zostawiali żadnego rodzaju żywności, ani wołu, ani osła, ani owcy. Damit hatte Israel keine Möglichkeit mehr, Opfer für Gott darzubringen. A tym samym widzimy, że Izrael w ogóle był pozbawiony możliwości składania ofiar Bogu. Wenn der Feind uns trifft, dass wir verarmen, armen, dann trifft das auch Gott. Jeżeli nieprzyjaciel nas uderzy, także my jesteśmy w nędznym stanie duchowym, to również też i jakże nędznie wygląda nasza służba oddawania czci Bogu. Można by powiedzieć, Bóg jest teraz należnej części pozbawiony. Dann betrifft das unseren Gottesdienst und dann betrifft das auch die Anbetung, die wir Gott darbringen. I to dotyczy właśnie tego zubożenia, tej służby, oddawania czci dla Boga, tego uwielbienia, które się Bogu należy. Vielleicht haben wir das auch schon erlebt. Die ganze Woche war so arbeitsam, dass wir Sonntag hier waren und nichts mehr hatten, was wir Gott bringen konnten.
Jakże często może już tego właśnie doświadczyliśmy w naszym życiu, że cały tydzień był tak wypełniony pracą, że pod koniec tygodnia byliśmy praktycznie duchowo zubożonymi i nie byliśmy w stanie przynieść w niedzielę Bogu to, co Jemu się należy. Dieser Feind, der legte sich wie Heuschrecken auf dieses Volk Israel. Ten nieprzyjaciel, jak szarańcza, spadał na ten lud izraelski. Und sie haben das Land verdorben und das Volk Israel verarmte. I oni niszczyli ten kraj, a cały lud izraelski bardzo zubożał. Spustoszyli ten kraj. Das, was erschreckend in diesen ersten Versen ist, dass Israel sich nicht rührt. Najbardziej przerażające jest to, co tutaj w tych pierwszych wierszach oglądamy, że na skutek tego działania nieprzyjaciela Izrael w ogóle nie poruszył się wewnętrznie w dobrym kierunku. Der Schreiber zählt das auf und es folgt keine Reaktion des Volkes. Czytamy tutaj, że uderzenie następuje za uderzeniem, a nie ma żadnej reakcji ze strony ludu izraelskiego. Aber jetzt, wo sie zum Schluss verarmen, da heißt es dann endlich, und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. I dopiero gdy rzeczywiście byli całkowicie zubożonymi, to w końcowych wierszach czytamy, że lud izraelski zaczął wołać do Boga. Das ist auch eine gute Reaktion für uns. To również jest też dobra reakcja, którą i my powinniśmy zastosować. Wenn wir diese Verarmung in unserem Leben feststellen, dass wir auf die Knie gehen und sagen, Gott, so kann das nicht weitergehen. Gdy my zauważymy takiego rodzaju spustoszenie i zubożenie naszego życia duchowego, to jedyną drogą wyjścia z tego jest, abyśmy padli na kolana i Bogu to wyznali i prosili w słowach: Boże, to tak dalej nie może iść, pokaż mi drogę wyjścia. Zeig mir, woher die Verarmung kommt, dass ich die in meinem Leben wegtun kann. Pokaż mi, Panie, z jakiego kierunku właśnie nadchodzi do mojego życia tego rodzaju spustoszenie, abym mógł to ze swojego życia usunąć. Vielleicht sagt er dann, dass ich ein bisschen weniger arbeiten soll. Może to Pan ci powie wtedy, że może musiałbyś troszeczkę mniej pracować. Oder dass ich vielleicht nicht so lange die Zeitung lesen soll. Albo Pan ci pokaże, że może miałbyś zmniejszyć ilość czasu na czytanie gazety. Oder dass ich vielleicht nicht so lange im Internet surfen soll. Albo może byś musiał zmniejszyć ilość czasu, jaki ty spędzasz w internecie. Wenn Israel hier schreit, gibt Gott nicht direkt eine Antwort. I gdy Izrael tutaj zaczął krzyczeć do Boga, to Bóg nie dał bezpośredniej odpowiedzi. Aber er hat einen vorbereitet, den er benutzen möchte, um Israel zu retten. Ale Pan sobie takiego jednego człowieka przygotowywał, którego mógłby użyć w odpowiednim momencie. Sie müssen diesen Zustand noch aushalten, um an den Punkt zu kommen, wo sie dann innerlich auch so weit bereit sind, Gott anzunehmen. Też i my powinniśmy dojść do takiego punktu, w którym będziemy wewnętrznie gotowi, abyśmy przyjęli z rąk Bożych odpowiednie pouczenie i odpowiednie polecenie. In Versen 7 bis 10 sendet Gott dann einen Propheten zu dem Volk Israel. W wierszach od 7 do 10 czytamy o tym, że Bóg wysyłał do tego ludu Bożego proroków swoich. Und das, was er sagt, ist sehr eindrucksvoll. A to, co tutaj on mówi, to jest naprawdę, to są naprawdę słowa, które wywierają na nas wielkie wrażenie. Denn in Versen 8 bis 9 zählt er ganz viele Dinge auf, die Gott getan hat. W tych wierszach od 9 do 10 wylicza tutaj Bóg wiele rzeczy, które on dla dobra swojego narodu uczynił. Er sagt, ich habe das getan und ich habe das gemacht und am Ende von Vers 10 sagt er dann, aber ihr habt nicht gehorcht. I tu wylicza wszystkie rzeczy jedną po drugiej. Uczyniłem to, uczyniłem też i tamto. A pod koniec 10 wiersza, ale wy i tak nie usłuchaliście mojego głosu. Gott hat so viel getan, aber sie haben ihm keine Antwort gegeben. Bóg tak wiele uczynił, a oni nie dali żadnej odpowiedzi. Das ist doch auch der Wunsch, den wir in dem ersten Lied gesungen haben. A przecież to było naszym życzeniem, które wyrażaliśmy też i w pierwszej zaśpiewanej pieśni. Er hat etwas für uns getan und wir möchten ihm eine Antwort geben. On coś dla nas uczynił, a my chcielibyśmy dać mu odpowiedź naszych serc. Er sagt hier, ich
hab euch gesagt, ihr sollt euch nicht vor den Amoritern fürchten. I tutaj dalej on mówi do nich, przecież wam powiedziałem, że nie macie się bać Amorejczyka. Die Götter der Amoriter, und dann sagt er aber, ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ani tych bożków, tych Amorejczyków, ale wy nie posłuchaliście mojego głosu. Dann ist sozusagen diese Botschaft Gottes für Israel da. Czyli można powiedzieć, te poselstwo Boże skierowane dla Izraela zawsze było obecne. Ich habe den Eindruck, dass diese Botschaft auf dem Volk liegt und in dem Volk wirkt. I mam takie wrażenie, że te poselstwo Boże, ono spoczywało na tym narodzie i w jakiś tam sposób działało wśród niego. Dann bereitet Gott seinen Diener zu. I wtedy okazuje się, że Bóg przygotowuje swojego sługę. Und wenn wir dann am Ende von Kapitel 6 sehen, dass Gideon ruft. I gdy spojrzymy pod koniec szóstego rozdziału, to możemy przeczytać, że Gideon zawołał. Dann findet er auch eine Antwort in Israel. Sie sind dann da. I wezwał wojowników z Izraela. On rozesłał do nich wezwanie. I okazuje się, że nagle oni się pojawiają. Oni są do dyspozycji. Was war dieser Gideon jetzt für ein Mann, den Gott gebraucht hat? A cóż to za mąż był tym Gedeonem, którego Bóg chciał użyć? War das so ein Held, wo man aufschauen kann, den man bewundert? Czy to był jakiś bohater, na którego wszyscy mogli spojrzeć i mogli go podziwiać? Wir haben gesehen und gelesen, dass Gideon ganz, ganz anders ist. Myśmy to czytali. Widzieliśmy, że Gedeon był właśnie całkowicie przeciwnością tego. Aber deshalb ist er mir so sympathisch, weil er so schwach sich fühlt. Ale tym bardziej on dla mnie jest tak bardzo sympatycznym człowiekiem, bo on po prostu nas zachęca. Wenn Helden gesucht werden, dann würden wir uns vielleicht nicht melden. Gdybyśmy poszukiwali bohaterów, to może nikt by się nie zgłosił. Aber wenn schwache Leute gesucht werden, dann sind wir dabei. Ale, wir dabei sein. Ale gdy poszukiwani są słabi ludzie, to my możemy się zgłosić. In Vers 11 heißt es, dass der Engel des Herrn kommt und sich unter die Terebinte setzt. Czytaliśmy w 11 wierszu, że anioł pański przyszedł i usiadł pod dębem albo terebintem, tak jak w oryginale jest napisane. Wenn wir nach Vers 14 gehen, dann heißt es, und der Herr wandte sich um. Das heißt, dieser Engel des Herrn ist Gott selbst, ist der Herr Jesus. A w 14 wierszu czytamy, wtedy Pan zwrócił się do niego, czyli ten anioł pański to jest sam Pan Bóg. Gideon ist dabei, Weizen in einer Kälte auszuschlagen. I oglądamy tutaj Gedeona, który pracuje nad młóceniem pszenicy w tłoczni winnej. Das war keine besondere Arbeit und das war auch keine schöne Arbeit. Nie była to jakaś szczególnie piękna praca. Normalerweise wurde Weizen auf dem Berg ausgeschlagen, wo die Spreu dann wegfliegen konnte. Było rzeczą normalną, że młócenie odbywało zawsze się na wzgórzu, aby wiejący wiatr mógł przewiewać ziarno i aby te plewy mogły być wywiewane z pomiędzy ziarna. Aber wenn der Gideon das gemacht hätte, dann hätte Midian das gesehen und dann hätten sie ihm den Weizen weggenommen. Ale gdyby Gedeon tak postąpił, to Midianczycy by to widzieli i z całą pewnością od razu by mu zabrali tą pszenicę. Deshalb hat Gideon das in der Kälte ausgeschlagen. I to dlatego właśnie Gedeon tutaj pracował, młócąc tą pszenicę w tłoczni winnej. Man hat in Israel solche Kälte ausgegraben. A były to w Izraelu zawsze wykopywane zagłębienia w ziemi. Es ist wie eine Wanne, die in einen Felsen reingehauen ist. Przepraszam, nie wykopywane, tylko wykuwane w skałach. Można powiedzieć, były to swego rodzaju wanny w skałach. Wo die Trauben getreten wurden und wo dann der Traubensaft gesammelt wurde. I tam gromadzono winogrona, i które potem były wygniatane, aby wydobyć z nich ten sok. Und dann gab's einen Abfluss, wo der Saft eben abfließen konnte. I z tej wanny zawsze robiono odpływ, aby ten sok mógł odpłynąć z tych wytłoków. Wenn wir jetzt den Gideon in dieser Kälte vorstellen, in dieser Wanne, in diesem Trog. I gdy tak możemy sobie teraz wyobrazić tego Gedeona, który wszedł do tego swego rodzaju wanny,
I on tam muci swoją pszenicę. Und dann schlägt den Weizen aus und die Streu kann nicht wegfliegen, sondern die fliegt ihn herum. To widzimy, że on muci pszenicę, ziarno wypada, plewa wypadają, ale pozostają w tym miejscu, jak gdyby wokoło niego tylko fruwają. Das war sicherlich eine Arbeit, wo der geschwitzt hat, wo der dreckig war, wo der gehustet hat. Była to z pewnością praca, w której on był zmęczony, spocony, może też i kaszlący, bo te plewy tak oddziaływały. Aber hat das gemacht, ale on to wykonywał, den Weizen vor Midian in Sicherheit zu bringen. Po to tylko, aby właśnie ochronić tą pszenicę, aby Midianczycy ją nie zabrali. Manchmal möchten wir große Dinge tun und Gott sagt, wir sollen mit den kleinen anfangen. Czasami my mamy pragnienia, aby wielkie rzeczy dokonywać, a Bóg mówi do ciebie: wykonaj najpierw te małe. Dann schenke der Herr uns, dass wir wirklich mit den kleinen Dingen anfangen. I oby Pan to podarował nam, abyśmy rzeczywiście zaczynali od tych małych rzeczy. Vielleicht kriegst du nicht geschafft, jeden Tag 5 Kapitel zu lesen, dann fang doch mit einem an. Może też nie udałoby ci się codziennie czytać 5 rozdziałów z Biblii. Pan cię zachęca do tego, czytaj, rozpocznij czytanie od jednego rozdziału z Biblii każdego dnia. Gideon macht das, was er schaffen kann. A więc Gedeon wykonywał to, co w danym momencie mógł zrobić, był w stanie osiągnąć. Dann heißt es in Vers 12, der Engel des Herrn erschien ihm. Vorher war er da, jetzt erscheint er. I nagle tu w 12 wierszu czytamy, że ukazał mu się anioł pański wcześniej, że był u niego, czy przy nim, a teraz ukazał mu się. Er hat Gideon die ganze Zeit beobachtet. On po prostu obserwował cały czas Gedeona. Gott beobachtet auch dich und mich. Bóg też obserwuje ciebie i mnie. Wie wir uns in unserem Leben bewegen und was wir an Zeit für ihn reservieren. I jak my w naszym życiu się poruszamy i ile czasu my rezerwujemy dla Niego. I wtedy Pan ukazuje się mu i mówi do niego: Pan z tobą, mężu dzielny. Wenn ich mir diesen verschwitzten, dreckigen Gideon vorstelle und dann dieses Wort, du tapferer Held, das passt doch nicht zusammen. Gdy sobie teraz tak wyobrażę tego spoconego, brudnego Gedeona, zmęczonego tą pracą, słyszącego te słowa: Pan z tobą, można powiedzieć, mężu, bohaterze, to jakoś te słowa nie pasują do niego. Bo Gott sah das Herz und den Charakter von Gideon. Ale Bóg widział też i serce, i charakter Gedeona. Da waren viele in Israel, die das mitgemacht haben. Bo wielu było w Izraelu, którzy tego właśnie nie czynili. Aber Gideon hat sich mit diesem Zustand nicht abgefunden. Ale Gedeon był po prostu zadowolony w wykonywaniu takiego stanu, takiej pracy, w jakiej teraz był. Gideon fängt an und nachher sind andere, die mitmachen. Gedeon rozpoczął, ale później pojawili się następni, którzy zaczęli go naśladować. Manchmal bremsen wir uns auch gegenseitig auf, weil wir auf den anderen warten. O, czasami też i my jeden drugiego wyhamowujemy, bo po prostu patrzymy jeden na drugiego, kiedy ten drugi rozpocznie. Und manchmal möchte Gott einfach die Treue in der Sache, die er uns gezeigt hat. A jakże często Pan chciałby zobaczyć w nas tą objaw wierności w wykonywaniu tego, co On sobie życzy od nas. Wenn Gott das zu Gideon gesagt hat und Gideon seine Antwort gibt, dann ist die nicht trotzig, nicht aufmüpfig. Jeżeli Pan te słowa skierował do Gedeona i gdy czytamy jego odpowiedź, to możemy wiedzieć, że ta odpowiedź nie była jakaś taka, o, na przekór, tak. Er hat echte Fragen, die er Gott vorlegt. Nie, tutaj oglądamy, że on zwraca się do Boga z szczerymi pytaniami. On je przedkłada Bogu. Er sieht, dass Gott früher gehandelt hat und heute ist nichts mehr davon zu sehen. On widział, że Bóg kiedyś z Izraelem działał, a teraz tego nie może stwierdzić. Er sieht aber ganz klar, dass es die Hand Gottes ist.
I on to jasno też uznaje, że to z całą pewnością jest ręka Boża, która działa. Er sagt, der Herr hat uns verlassen. I on to przyznaje, Pan nas opuścił. Er sieht, dass das eine Antwort ist auf das, was sie getan haben, dass Gott gehandelt hat. On to widzi, że to jest właśnie odpowiedź Boża na ich sposób postępowania. Der Herr gibt ihm die Antwort und sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. A Pan daje mu odpowiedź, idź w tej oto twojej sile. Wisst ihr, was ich an der Stelle erwartet hätte? Czy wiecie, co bym w tym miejscu teraz oczekiwał? Dass Gott sagt, Gideon, ich gebe dir jetzt große Kraft und dann geh hin. Ja bym oczekiwał, że Bóg by powiedział, teraz daję ci wielką siłę, wielką moc, idź w tej mocy i działaj. Ich rüste dich aus mit Kraft und in dieser Kraft kannst du dann den Sieg erringen. Ja ciebie wyposażę w wielką moc i w tej mocy idź i teraz działaj. Aber Gott sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. A nie, tu Bóg powiedział, idź w tej twojej sile. Und der Gideon, der fühlte sich einfach kraftlos. A przecież ten Gedeon czuł, że on jest w zasadzie bezsilny. Aber der Gideon war genau in dem in der Haltung und in ja in der Haltung, dass Gott ihn gebrauchen konnte. Tak, tutaj oglądamy Gedeona w takim nastawieniu, w którym Bóg mógł go używać. Einer, der von seiner eigenen Kraft überzeugt war, den konnte Gott nicht gebrauchen. Bo ktoś taki, który jest przekonany o swojej własnej sile, tego Bóg nie może używać. Aber einer, der seine ganze Hilflosigkeit fühlt. Ale ktoś taki, który jest świadomy i odczuwa swoją wielką bezsilność, und der davon überzeugt ist, dass er die Kraft Gottes braucht, den kann er gebrauchen. I jest przekonany, że on właśnie potrzebuje tej siły Bożej, dopiero takiego człowieka Bóg może używać. Im 2. Korintherbrief in Kapitel 12 sagt Paulus etwas ähnliches. W drugim liście do Koryntian w 12. rozdziale Paweł właśnie podobne słowa zapisał. Da sagt er auch, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Tam właśnie napisał te znane słowa, wtedy, gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wenn wir hier dieses Glas Wasser noch ein wenig Kirschsaft dazufüllen, dann können wir nicht mehr viel hier zufüllen. Können wir nicht mehr viel Kirschsaft reinfüllen in dieses Glas oder Apfelsaft. Gdybyśmy do tej szklanki, do pełna, dolali teraz soku wiśniowego czy jabłkowego, to więcej już niż to, co tutaj jest wolne, nie możemy dolać. Aber wenn dieses Glas fast leer ist, dann kann da sehr viel rein. Ale gdyby ta szklanka była teraz całkowicie pusta, to dużo tego soku byśmy mogli nalać. Das, was Gott hier einem Gideon sagt, das fällt uns schwer. Bo to, co Bóg powiedział teraz do Gedeona, to również też i nam jest trudno wykonać. Denn wir würden gerne, wenn wir für Gott unterwegs sind, Kraft haben. Bo jakże często my chcielibyśmy, gdy jesteśmy w drodze, otrzymać tą wielką siłę od Boga. Aber Gott sagt einem Gideon und einem Paulus und auch dir und mir, du musst schwach sein. Ale Bóg to mówi do Gedeona, mówił to do Pawła i mówi tobie i mnie, żebyś był właśnie słaby. Und wenn du schwach bist, dann kann ich dich gebrauchen. Bo dopiero wtedy, gdy jesteś słaby, dopiero wtedy ja mogę ciebie użyć. Ich glaube, manches Handeln Gottes heute geschieht nicht, weil wir uns einfach zu stark fühlen. Ja myślę, że niejedna rzecz Boża nie może być urzeczywistniona tylko z tego powodu, że my właśnie czujemy się zbyt mocnymi. Dann sagt Gott zu Gideon, habe ich dich nicht gesandt? I wtedy Bóg mówi do Gedeona, czyż ja ciebie nie posyłam? Das ist so gut, sozusagen die Legitimation für Gideon. To można by powiedzieć, jest to swego rodzaju legitymacja ze strony Bożej dla Gedeona. Das war auch die Legitimation von Paulus. I to było też legitymacją dla Pawła. Paulus in 2. Korinther 11 sehen wir, welche Leiden er durchgemacht hat. W 11. rozdziale tego drugiego listu do Koryntian możemy przeczytać, jak wielkie cierpienia spotkały apostoła Pawła. Aber er wusste, ich habe einen Auftrag und deshalb mache ich das. Ale on wiedział jedno, ja otrzymałem zlecenie od Boga i dlatego ja przechodzę te wszystkie cierpienia. Und dann guckt Gideon auf sein Haus und sagt, ich bin nichts Besonderes und meine Familie ist auch nichts Besonderes. A potem Gedeon spojrzał też i na swoją rodzinę i powiedział, nie tylko ja, ale też i dom mojego ojca
Nie jesteśmy niczym szczególnym w Izraelu. Dann sagt Gott, ich werde mit dir sein. Ale wtedy Bóg powiedział do niego: ja będę z tobą. Und diesen Satz einfach schön. Ja uważam, że to zdanie jest po prostu przepiękne. Gott sagt nicht zu jedem, halte dich nah zu mir. Bóg Gott sagt zu Gideon nicht, halte dich nah bei mir. Bóg nie powiedział do Gedeona: trzymaj się blisko mojej bliskości, blisko mnie. Wenn Peter sagen würde, ich soll mich nah bei ihm halten, weil ich sonst nichts verstehen kann, dann ist das meine Verantwortung, bei ihm zu bleiben. Jeżeli Piotr by teraz do mnie powiedział: trzymaj się mnie blisko, abym mógł tobie tłumaczyć, to teraz ta sprawa leży po mojej stronie. Ja ponoszę odpowiedzialność za to, żeby rzeczywiście blisko niego stać, aby słyszeć jego tłumaczenie. Aber wenn sagt, ich bleib bei dir, dann ist das seine Verantwortung, bei mir zu bleiben. Ale gdyby on powiedział: ja będę teraz stał przy tobie, to teraz oglądamy, że to jest jego odpowiedzialność, aby ciągle był przy mnie. Und hier sagt Gott und neigt sich herab und sagt, es ist meine Verantwortung, Gideon, bei dir zu bleiben, dass du siehst. A tutaj oglądamy Boga, który tak bardzo nisko się skłania do Gedeona i mówi do niego: to ja będę zawsze przy tobie. Das ist nicht ein großartiger Gott, der sich so mit dir und mit mir verbindet? Czy to nie jest szczególnego rodzaju Bóg, który z tobą i ze mną właśnie w ten sposób chce się połączyć? Und dann sagt Gideon in Vers 17, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. A potem czytamy w 17 wierszu, że Gedeon powiedział: daj mi taki znak, żebym ja wiedział, że to ty rozmawiasz ze mną. Ich verstehe den Gideon an der Stelle so gut. O, jakże bardzo ja teraz Gedeona w tym miejscu rozumiem. Frage war, hat da Gott zu ihm geredet oder hat da irgendjemand anders zu ihm geredet? Pytanie jest takie: czy to Bóg do niego przemawiał, czy ktoś inny? Wenn da jemand anders zu ihm geredet hat, dann war der auf dem Holzweg. Auf dem Holzweg, auf dem falschen Weg. Jeżeli ktoś inny do niego przemawiał, to rzeczywiście znajduje się on na błędnej drodze. Aber wenn das Gott war, dann Ale jeśli to był Bóg, dann hatte er Kraft und Autorität, diesen Weg zu gehen. To wtedy on ma siłę, jak również też autorytet, aby tą drogą iść. Ein Petrus, wenn er dort auf dem Wasser ist und wenn er dort auf das Wasser gehen will, dann stellt er fast die gleiche Frage an den Herrn, oder, ja, die gleiche Frage an den Herrn. Gdy oglądamy Piotra, który chciał iść po wodzie, to on prawie takie podobne do tego pytanie Panu stawia. Dann sagt er auch, wenn du es bist, dann befiehl mir zu dir zu kommen. On tak samo wyraził się: jeśli to jesteś ty, to ty rozkaż mi, abym ja przyszedł do ciebie. Wenn wir in eigener Kraft unterwegs sind, dann geht das schief. Ale gdyby on chciał we własnej sile przyjść do Pana, to oczywiście by się to nie udało. Aber wenn wir wissen, dass der Herr uns an die Aufgabe gestellt hat, dann gibt uns das, kann uns das Kraft geben. Ale jeżeli wiemy, że to Pan nam dał to zadanie, to wtedy i też On jest tym, który da nam swoją siłę. Deshalb ist die Tatsache heute auch für uns so wichtig. I dlatego ta sprawa jest dla nas w dzisiejszych czasach tak bardzo ważna. Dass wir sicher sind, dass in der Aufgabe, die wir tun, dass der Herr uns dahingestellt hat. Abyśmy byli tego pewni, że to zadanie, w którym Pan nas postawił, ono jest nam polecone przez Pana. Und dann will Gideon diesem Engel ein Opfer bringen. I czytaliśmy o tym, że Gedeon zapragnął złożyć temu aniołowi również ofiarę. Und dann sagt der Engel oder der Jesus selbst, ich will bleiben, bis du wiederkommst. I wtedy czytamy, że anioł, albo osobiście możemy tu oglądać Pana Jezusa, powiedział, że ja tutaj pozostanę, aż wrócisz. Ich finde, das ist ein wunderbares Wort von dem Herrn an dieser Stelle. Czyż to nie jest cudowne słowo Pana w tym miejscu? Das ist der Gideon, ein ganz normaler Mensch. Gedeon to przecież całkowicie normalny człowiek. Und da ist der Herr Jesus sozusagen. I tam możemy oglądać z drugiej strony Pana Jezusa. Und dann sagt Gideon, ich will dir jetzt ein Opfer bringen. I widzimy Gedeona, który mówi: a ja chcę tobie złożyć ofiarę. Dann sagt der Jesus, ich will warten, bis du damit fertig bist. A co powiedział Pan Jezus? Ja chcę poczekać, aż ty wrócisz. Er bindet sich sozusagen an
die Zeit, die Gideon braucht, um dieses Opfer fertig zu machen. Tak, Pan zarezerwował sobie ten czas, aby poczekać, żeby Gedeon miał czas, aby tą ofiarę przygotować dla Pana. Vielleicht gibt Gott dir und mir einen Auftrag und wir sind noch nicht bereit dazu, oder wir brauchen noch Zeit. Może Bóg daje tobie lub mnie jakieś zadanie, a my nie jesteśmy gotowi. My musimy przygotować się, potrzebujemy na to czasu. Hat unser Herr nicht auch an manchen Stellen gesagt, dann will ich warten, bis du soweit bist? Czy i Pan do nas nie mówi na wielu miejscach, ja chcę poczekać, aż ty będziesz gotowy. Der Herr hat Geduld hier mit Gideon und er hat auch Geduld mit dir und mit mir. Pan miał cierpliwość z Gedeonem, ale on jest też i cierpliwy i z tobą i ze mną. Gideon bringt dieses Opfer, Fleisch und ungesäuerten Kuchen. I Gedeon przynosi tą ofiarę, która składała się z przyrządzonego mięsa, jak również tych niekwaszonych placków. Und das ist wirklich ein Opfer für Gideon, denn wir haben hier Hungersnot. I to rzeczywiście było ofiarą ze strony Gedeona, bo przecież oni mieli głód. Der hat nicht aus der Fülle seiner Rinder eins ausgewählt. To nie było tak, że on z ogromnego stada sobie wyszukał jedno ze zwierząt. Sondern er hat wirklich ein Opfer gebracht. Nie, on rzeczywiście tutaj składa ofiarę ze swojego ubóstwa. Ich möchte mir das selbst das auch sagen, aber manchmal glaube ich, haben wir keine Vorstellung, was ein Opfer bedeutet. O, chcielibyśmy też i sobie samemu to powiedzieć, a jakże często my nie mamy nawet wyobrażenia, co w zasadzie oznacza ofiara. Dann geben wir aus unserem Überfluss, aber kein Opfer. Bo jakże często my dajemy z tego, co i tak nam opływa, czy zbywa, wtedy to nie jest ofiara. Ihr habt viel eben für die Gebete, die nicht in Freiheit sind. My modliliśmy się za wieloma tymi, którzy nie mają wolności do zgromadzania się czy do życia jako chrześcijanie. Und das ist gut so, weil die das nötig haben. I rzeczywiście jest to dobra rzecz, aby się za nimi modlić, bo oni tego bardzo potrzebują. Das, was wir von ihnen hören, das zeigt uns manchmal, was ein Opfer ist. Bo to, co słyszymy o tym, co się z nimi dzieje, to w tym możemy rzeczywiście zobaczyć, co to oznacza złożyć ofiarę. Ta ofiara została spalona ogniem. I wtedy Gedeon się przeraził i stwierdził, widziałem Boga. So als ob er jetzt erst wahrnimmt, was da passiert ist. To tak, jak gdyby nagle się przebudził i w pełni zrozumiał wszystko to, co się stało. Vielleicht haben wir auch so eine besondere Begegnung mit Gott und im Nachhinein wird uns erst klar, wie intensiv sie war. Może też i my w naszym życiu mamy takie spotkanie z Bogiem i dopiero po pewnym czasie, patrząc wstecz, uświadamiamy sobie, jak było to intensywne spotkanie z Bogiem. Dann sagt Gott diese wunderbaren Worte zu ihm, friede dir und fürchte dich nicht. I wtedy Pan mówi do niego te cudowne słowa: pokój z tobą, nie bój się. Gott möchte ihm Frieden schenken, Ruhe schenken, aber möchte ihm gleichzeitig auch die Furcht nehmen. Bóg chce mu darować pokój, chce mu darować te miejsce spocznienia, ale również też i chciałby, aby on nie miał jakiegokolwiek strachu w duszy swojej. Manchmal haben wir keine Furcht und das ist nicht gut. Czasami my jesteśmy w takim stanie, że się niczego nie boimy, a to nie jest dobrze. Dann sind wir manchmal von uns so überzeugt. Wtedy jesteśmy zbyt bardzo pewni siebie. Aber wenn du zitterst, wenn du Angst hast. Ale jeżeli ty drżysz wewnętrznie, jeżeli boisz się, wenn du merkst, dass du die Hilfe Gottes nötig hast, jeżeli ty zauważasz, jak potrzebujesz tej pomocy Bożej, dann sind wir in diesem Zustand, dass Gott uns vielleicht gebrauchen kann. To wtedy dopiero jesteśmy w tym właściwym stanie, w którym Bóg może nas użyć. Darf ich euch Mut machen, nach dem Willen Gottes zu fragen und ihn dann mit seiner Kraft auch zu gehen. Chciałbym was do tego zachęcić, abyście pytali, jaka jest wola Boża również i dla każdego z was osobiście i abyście według niej w życiu waszym postępowali.
Ich habe den Eindruck, dass manche Dienste im Volk Gottes unterbleiben, weil wir nicht es versuchen, mit ihm zu wagen. Ja mam takie wrażenie, że nie jedna służba wśród ludu Bożego nie jest po prostu wykonywana z tego powodu, że my nie odważamy się podjąć tego pierwszego kroku, uczynienia pierwszego kroku. Wenn Gideon dort diesen Altar baut, i gdy Gedeon zbudował tutaj ten ołtarz, dann schließt dieser Abschnitt damit, bis auf diesen Tag ist er noch in Ofra der Abiezeriter. To ten cały urywek zakończony jest takimi słowami: jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerejskiej, 24 wiersz. Ich habe den Satz oft überlesen. Ja bardzo często po prostu przeoczałem ten jedno zdanie. Das heißt doch, dass er dass Gideon ihn aufgerichtet hat und da wo dieses Buch geschrieben worden ist, er immer noch da war. I to oznacza, że Gedeon go sporządził i w tym miejscu, w którym był sporządzony, on dalej tam trwał. Wir haben einen ähnlichen Ausdruck nachher noch mal in Kapitel. Mamy podobne wyrażenie w późniejszych rozdziałach. In Kapitel 15. W 15. rozdziale. Da ist es am Ende von Vers 19, da hat Simson diese Quelle gefunden. Czytamy pod koniec 19 wiersza, gdy Samson znalazł to źródło. Dann heißt es wie in einem Nebensatz, die Baleche ist bis auf diesen Tag. I znowu tutaj jak gdyby takie poboczne, niewiele znaczone, niewiele znaczące stwierdzenie się tutaj znajduje, które jest w Lechi do dnia dzisiejszego. Auch diese Quelle war keine Einmalquelle, die nur an einem Tag da war und danach weg war. To też nie, te źródło nie było takim źródłem, które w jednym dniu powstało i następnego dnia zniknęło. Die hat ihren Dienst getan und andere haben davon getrunken. Nie, on swoją służbę, te źródło swoją służbę wykonało. Następni mogli też z niego pić. Wir haben in diesen Tagen uns manchmal unterhalten über Brüder, die hier nach Polen gefahren sind. W tych dniach, gdy tu przyjechałem, często rozmawialiśmy z braćmi na temat braci, którzy kiedyś przyjeżdżali do Polski. Vielleicht ist das in manchen Fällen viele Jahre her und sie können nicht mehr, weil sie alt geworden sind. I we wielu przykładach widzieliśmy, że byli to bracia, którzy w dzisiejszych czasach już nie są w stanie przyjeżdżać, dlatego że się po prostu zestarzeli. Aber vielleicht dürfen wir die Auswirkungen, dürft ihr die Auswirkungen noch genießen. Ale może my możemy dalej korzystać z tych owoców ich wizyt. Dass andere da sind, die was gegeben haben und viele Jahre später ist noch ein Segen davon zu sehen. Że byli oni wśród nas i wiele lat później można jeszcze błogosławieństwo ich wizyty oglądać. Ich glaube, hier liegen fast 100 Jahre dazwischen, zwischen dem, wo Gideon was das erlebt hat und wo Samuel es aufgeschrieben hat. Ja myślę, że jest to okres około 100 lat pomiędzy tym, jak żył Gedeon, a gdy później tą księgę zapisał Samuel. Und dann sagt Samuel, der ist immer noch da. I Samuel to dalej potwierdza, a ta rzecz dalej jest na swoim miejscu. Wir dürfen von anderen lernen, die vor uns gegangen sind. Tak, i my możemy się uczyć od tych, którzy przed nami pielgrzymowali, die uns Betrachtungen oder Kommentare gegeben haben. Którzy może nam służyli rozważaniem słowa, albo może zostawili też i spisane komentarze. Und die uns aus ihren Erfahrungen berichtet haben. A może oni nam ze swojego doświadczenia podawali też i opisy przeżyć. Möchte der uns helfen, dass wir das festhalten, was andere uns gegeben haben? Oby Pan nam tego to podarował, abyśmy trzymali się mocno tego, co inni nam już podarowali. Aber möchte der Herr dir und mir auch Gnade schenken, loszuziehen, wenn er uns beauftragt hat. Ale również, aby Pan darował nam tej łaski, abyśmy my ruszyli i wyszli, gdy On nam daje zlecenie. Ich nehme an, es ist ähnlich übersetzt worden, aber in der zweiten Strophe in dem Lied haben wir gesungen. Mam nadzieję, że jest to podobnie w waszej pieśni przetłumaczone, ale w tym 96, w 96 pieśni, żeśmy w drugiej zwrotce śpiewali. Steh mir zur Seite, wenn ich soll ziehen, reicht du mir Kraft, wenn ich beschwert. Daj mi twojej siły, gdy jestem obciążony. Möchte der uns dazu Gnade schenken.
Oby Pan właśnie w tym darował nam swojej łaski.